Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie w czwartek, godzina 5:58. Zaczynam pielęgnację od tonika różowego, bardzo fajnego zresztą. Mam na sobie nową bluzę, wczoraj przyszła do mnie moskito. I czuję się jak górno, wszystko mi tu. Tu na plecy mi promieniuje, coś się dzieje, proszę Państwa. Coś się dzieje i chyba pora się ogarnąć. Dzisiaj przyjadę do pracy i ja wydzwaniam do przychodni, do mojej pani doktor, żeby mnie przyjęła, niech mnie osłucha, niech zobaczy, co się dzieje, bo się chyba coś dzieje. No, cudownie, a ja nie mogę iść teraz na zwolnienie. Wiecie, staram się funkcjonować normalnie, tak jakby nigdy nic. Cały czas gdzieś z tyłu głowy to spycham, że na pewno nic się nie dzieje. Ale już po wczorajszym wieczorze, tak na dobrą sprawę, i w dzisiejszym poranku to się twierdzi, że jednak coś się dzieje. O Jezu, Maria. No. Zajebiście. Naprawdę zajebiście. Nie wiem, zobaczymy. Na razie się nie martwię. Może się okazać, że to nic takiego, więc spoko. Będę się martwić, jak się okaże, że jednak coś się dzieje. Zapalenie skrzeli czy coś. No, zobaczymy. A ja Wam mówię, niedoleczenie, kuźwa, po co dać antybiotyk w grudniu? Po co? To tylko zwykły wirus. Muszę sobie spisać wszystko, co chcę jej powiedzieć. Pod warunkiem oczywiście, że się dostanę, bo to jeszcze trzeba się dostać. Zdenkowałam demikę. Nie ma już. Bardzo fajny krem. O, jak pięknie nawilża. Pięknie. Bardzo fajny. Bym powiedziała, że porównywalny jest do jandy. Ale nie śmierć. No. Także, drodzy Państwo, u mnie lipa. No. Nie? Cholera. O. Ale się czerwona tu. No nic. Sprawdzimy, co się dzieje. Znowu jestem pociągająca. Moment. Przepraszam. Okej. Okay. No, zbyt dmuchane. No i teraz mam dylemat. L'Oreal czy Herborian? Herborian. No, cieszę się nim. A co? Bardzo ładny. W ogóle mam cerę jakąś taką. W ogóle inne światło mam dzisiaj. Ciekawa jestem, jak wyjdzie w nagrywaniu w tym świetle. No, zobaczymy. Ale Boże, jak on się pięknie rozsmarowuje. No taki kremik, no. Tak, nawilża. Cudo. Bardzo fajny. Też taki leciutki. Dzisiaj już jest czwartek. Zleciało. W robocie, jeżeli chodzi o moją pracę papierkową, czeka do weekendu. To będzie cudowny weekend, ja Wam mówię. Absolutnie cudowny. Boże. 6:04. Dobra. Przyspieszamy.
Okej. Nie mam siły, chęci w ogóle, więc to co zawsze. I tu też. Dobrze. Ja! Ja przecież się nie podpudrowałam. Też jestem, widzicie. Wczoraj byłam na tańcach. Już mnie wczoraj taka jakoś dziwnie łapało, ale mówię, jadę na te tańce, no bo przecież w tamtym tygodniu nie było w ogóle zajęć. Mówię, poruszam się trochę. No i dobrze zrobiłam, fajnie było, ale mówię, kurde, no coś tak. No i ja teraz nie wiem. Czy ja sobie tego wszystkiego nie wymyślam? Okaże się. Tak czy siak się martwię. No bo jak już klatka piersiowa boli, to tak... Ja w ogóle jestem ciekawa, czy się dodzwonię. To jest... Pytanie numer jeden. Czy mła się dodzwoni, nie? Bo jakieś bzdury mi się śniły w nocy. Ogólnie spało mi się dobrze. O 22 zasnęłam. Padłam w sumie. No i to tak o. Boże, sprawdź, żebym się do tej mojej lekarki dostała. Bo ja do nikogo innego po prostu nie pójdę. No nie. Ale lipa, powiem wam. Służba zdrowia. No czemu nie chcesz się malować? Dziurę mam tu jak stado, nie wiem czego. No dobra. Powiedzmy, że tak ma być. Już. Zamknięte są drzwi synu. Czy to tam stało? Bronzer. Hula. Ale to co ja wam mówię? Przecież wszyscy wszystko dobrze wiedzą, nie? No ale mam dzisiaj humor po prostu. Wszystko przez to, że się źle czuję. No i zaczynam się martwić. Ty, weźcie się, ogarnijcie. Proszę mi tu nie latać, nie wściekać się. Teraz. Dobra. Make-up gotowy. Od Catrice, proszę bardzo. Ładna. Różowa. No, ładna. Make-up, no make-up. Jak to moja humus, humus. I pomalowałam się na wyspaną. Znaczy nawet wyspałam, znaczy no chętnie pospałabym dłużej, nie oszukujmy się, chętnie pospałabym dłużej, ale no już niestety. To mam perfumy.
Zobaczymy, czym ja się popsikam. Na noc się spryskałam tym Lady Million i tak jak mi tam pięknie pachniało. Oczywiście inspiracją. Drodzy Państwo. Dobra. Nie wiem, co tu chodzi, ale coś mi się włączyło. Także chciałam powiedzieć, że na tańcach było fajnie. Uczyłam się czaczy. Nowych jakichś tam ruchów. Nie zaprezentuję, bo nie mam weny. Niestety, może innym razem. Jak coś. Ojej, nie to. No powiem wam, że strasznie mnie męczy. Strasznie. Już tak się ciągnie, że aż przykro. W ogóle tak, chcę się z wami przywitać, poprawić sobie humor. Mam jeszcze 20 minut. Dominik. Milenko, będzie nagroda pocieszenie na otwarcie łez. Dla mnie Dominik. No i ci tak, Dominik. Tutaj widzę, że Sylwia cię trochę pocisnęła. Sylwia. Znaczy pocisnęła. A, jeszcze Belinka. No nie, Sylwia też. Słuchaj. Sylwia to jest niezła ziółka. Tutaj mi gdzieś pisała, może by tak temu naszemu rodzynkowi jednak coś prezentować na otarcie łez. Słuchaj, u mnie odezwij się do mnie na maila. Jest on przypięty do mojego profilu na YouTubie, do tej strony głównej. Wejdź do mnie, napisz do mnie maila, gdzie mam wysłać ci paczkę niespodziankę na pocieszenie łez. Bo jak już tutaj powiedziałam, ty jesteś takim naszym rodzynkiem i udzielasz się praktycznie pod każdym komentarzem. I tak Sylwia, która tutaj cię trochę jedzie, ostatnio pisała mu, że jednak jakaś nagroda pocieszenia. Więc słuchaj, odezwij się do mnie na mailu, wyślij mi proszę swoje namiary na paczkomat, czy gdzie tam, i ja ci coś wyślę ode mnie dla ciebie. Taki mały prezent. Taki mały, mały. No. Ejk. Irma, Wasiak, hej. A co tutaj? Ewa napisała. Wiem, co to znaczy migrena. Przechodzę to samo, jak przyjdzie ostry ból głowy. Migrena to, jak jest migrena, to ja po ścianę mogę chodzić. Żadne okłady mi nie pomagają, żadne tabletki, proszki. U mnie to trwa zazwyczaj od 3 do 3 dni. I wymioty. No współczuję, powiem ci, że mnie na wymioty brało. Ledwo do pracy dojechałam. Ból to mi tak rozsadzał czaszkę, że ja w pewnym momencie w pracy myślałam, że się poryczę. Jeszcze do tego oczywiście masę problemów. I gdyby nie to, że byłam praktycznie sama, bo druga koleżanka robiła totalnie co innego, nie było jej ze mną, to ja bym wzięła torebkę i wróciła do domu. No nie mogłam. Musiałam przetrwać, musiałam przeżyć, musiałam zrobić to, co moje. Ogólnie rzecz biorąc, no dramat. No ale no same wiecie, jak to jest przy migrenie. Coś potwornego. Ewelinka Wydra. No ogólnie, jeszcze kochana, ci w ogóle współczuję. Bo współczuję każdemu, kto ma takie problemy. Współczuję. Jeszcze Katarzyna mi napisała gdzieś tam pod rolką, że dobrze wyglądam, czy pięknie wyglądam jak na migrenę. No bo można się bardzo fajnie zakamuflować. Wystarczy, wiecie. No przecież nie pojadę i... No nie, zresztą. Przepraszam. Wracam do Ewelinki Wydry.
Ludziom bardzo przeszkadzają chorzy i niepełnosprawni. Widzę to w internecie często. Jeszcze myślą, że mamy takich, że mamy takie dzieci chyba, nie, że mamy takich dzieci chyba miliony mają. Wizyty u specjalistów kosztują, leki, terapię. Przeszkadza im kobieta, która walczy o życie dziecka. To jest strasznie smutne. W ogóle to są takie durne, przykre czasy przyszły. Człowiek musiał po prostu chodzić, prosić innych, a przecież to jest to, co ja mówiłam, składki takie odprowadzamy, żeby kuźwa państwo nie było stać na porządną rehabilitację, porządne leczenie, tylko rodzic mimo wszystko musi szukać sam. W ogóle ludzie muszą sobie szukać sami pomocy, nawet jeżeli chodzi o kogoś niepełnosprawnego, już dorosłego, tak? No, masakra wam powiem, mi się żygać chce, jak takie rzeczy widzę, słyszę, mówię, u mnie w rodzinie też jest osoba niepełnosprawna, a dziecko i po prostu ja widzę, też 1% oddajemy, pomagamy jak tylko możemy. No najlepiej to oczywiście finansowo, no bo wiadomo, tak, to jest masakra, no co się dzieje. Społeczeństwo bywa zimne, wyrachowane, różne rzeczy się zdarzają i... Make-up, witaj! JP też uśmieszek, dzień dobry, dzień dobry. Joanna Budzińska. Nienawidzę migreny. Jak mnie dopada, najgorsza wersja zatrzyma nawet tydzień i żadne tabletki nie pomagają. Wiecie co? Mi lekarz ostatnio, który do mnie przyjeżdża, który też miał migrenę swoją drogą wczoraj, polecił tabletki. Ja wrócę, jak przyjadę do pracy, ja sobie spiszę nową nazwę. Powiedział, że są bardzo dobre. Że lekarze... w szpitalach ponoć podają te leki. Ja spiszę tą nazwę i ja wam ją powiem. Ponoć zajebiste. Oczywiście to jest na receptę, ale lepszych ponoć nie ma. Ponoć. Może masz faktycznie rację. Za to efekt uboczny, że to efekt uboczny ostatniej choroby. Spokojnego wieczoru. Mileno, bo okropnie wieje. Nie ten wiatr wykończ. Ja nienawidzę wiatru, nie przeszkadza mi deszcz, nie przeszkadza mi jakieś tam wielkie słońce. Ogólnie mało rzeczy mi przeszkadza, ale wiatr to jest dramat. Ja po prostu mam złe skojarzenia, boję się taki wichur, boję się tornad i takich innych rzeczy. Nie lubię, nie lubię. Jedyne co lubię to sztorm na Bałtyku, jeżeli chodzi o wiatr, bo wtedy to jest inna ilość, ale tak po prostu nie znoszę. Ania, kurpianka na pustyni. Nie wiem, czy wiesz, ale z migreną można na pogotowie. Oni tam mają mega zastrzyki. W UK daje nawet do domu zastrzyk, żeby mąż zrobił, jak będzie atak. Nie ma się co męczyć. Dobrze wiedzieć, Katarzyna. No. Dobrze wiedzieć. Powiem wam, że... jakby było tak ciężko, to chyba faktycznie bym pojechała. Bo to... wiem, że nawet niektórzy mdleją z bólu, to już jest... O Jezu. Ale powiem wam, że jakoś odpukać poszło. Chyba po prostu nie było tak najgorzej. W porównaniu tutaj do was, dziewczyny, co mi piszecie, to chyba nie było tak najgorzej z tą migreną. Sylwia, Sylwia. Cześć, kochana. Cześć, ty niedobra, ty. Joanna, dzień dobry. Zdrówka życzę, o Sylwia, mi życzy zdrówka. Little Evil. Na pocieszenie przekazuję info, że paczuchę z rozdania dziś dostałam. Bardzo się cieszę, że praktycznie na drugi dzień od wysłania już była u ciebie, jest cała zdrowa, nic się nie zniszczyło. Kamień z serca, naprawdę, teraz mogę odetchnąć. Aż ciężko wybrać, co pierwsze przetestować. Chyba na pierwszy ogień leci masełko do makijażu. Ja bardzo jestem zadowolona z tego masełka i bardzo ci polecam. Testuj, testuj. Jestem ciekawa twojej opinii. Oczywiście daj znać, jak wypróbujesz, czy faktycznie fajne.
No właśnie, to jeszcze Joasia Budzińska napisała, to prawda, biorą tyle pieniędzy ze składek, a jak chcą gdzieś do specjalisty się udać, to najszybciej prywatnie, a jak chcę. Ja Was przepraszam, jestem tak rozbita dzisiaj. Jeszcze raz. To prawda, biorą tyle pieniędzy ze składek, a jak chcę gdzieś do specjalisty się udać, to najszybciej prywatnie. I to takie pieniądze trzeba za wizytę dać, że aż szkoda gadać. To jest tak cholernie przykre. Co my Polacy mamy z tym zrobić? To jest takie jawne okradanie, naprawdę takie jawne okradanie, trwające tyle lat. I my wszyscy o tym wiemy, absolutnie wszyscy. I nic nie możemy z tym kurestwem zrobić. To jest, jak to jest, żeby kurwa garstka ludzi zniewoliła tak, oczywiście rządzących zniewoliła tak. Ile jest kurwa Polaków? Milion? Milion? Czy ile tam? Nawet nie wiem, zaraz wam powiem, ile jest Polaków w Polsce. No to proszę Państwa, znalazłam. To jest na koniec września 2023. Mamy 37 677 tysięcy. Chociaż my jakbyśmy się tak zgrali, jakbyśmy kuźwa tam co niektórych pogonili. No. Ale może kiedyś taka jednostka się pojawi, która nas Polaków scali i zmobilizuje do działania. Wiecie co? Powoli się zbieram. Nie mam nic do żarcia. Fajnie byłoby coś wziąć. Więc pokażę Wam moje OOTD, bo dawno nie było. Jestem, jestem. Tak wyglądam. To jest ta bluza. Ona ma tutaj łączoną taką kieszeń. Denerwuje mnie trochę. Chyba jest duża. To jest akurat dobre. Dobrze. No i oczywiście kolor piaskowy. Rozmiar M. W ogóle... rozmiar M. Nie, dobrze jest. Ja lubię. Lady Million wpada, proszę Państwa. Po raz pierwszy. Pada deszcz. Więc miśka nie ubieram, tylko kurtkę. Wiecie, żeby się nie zbierała. Kurteczka, ja. Panie Boże, daj mi siłę, żeby dzisiaj przetrwać ten dzień. Bo naprawdę czuję totalny zjazd. Nie wiem, o co chodzi. Jeżeli myślicie, że wczoraj ciśnienie mierzyłam, to nie mierzyłam. Mój notes zostawiam, nie biorę. Ten mały notesik biorę, bo różne rzeczy pozapisywane w nim mam. Dokumenty. Także chusteczka, kuragin. W razie W. Dobrze, torba idzie do schowania. Sobie tutaj stoi. Szal to sobie wezmę. Ten. No powiem Wam. Dzisiejszy vlog będzie zajebisty. Jak mają takie te vlogi wyglądać, to ja chyba muszę zrobić przerwę. I sobie odsapnąć. Wezmę do poczekalni książkę sobie ze sobą. Telefon się przydało zdjąć.
tak wyglądam. Idę do kuchni, biorę żarełko i spierdzielam. Widzimy się później. Pa, pa. Hej, hej. Mamy godzinę, proszę Państwa, 8:30 i ja jestem pod przychodnią. Udało mi się zadzwonić do pani doktor. Mojej pani doktor, tym razem. Niech mnie osłucha, niech zobaczy, niech co się dzieje, bo jakoś tak jest dziwnie. No nie podoba mi się to wszystko, Jezu, kaszyć nie mogę, tak mnie tu boli. Zaczynam się lekko stresować. Mam nadzieję, że nie ma czym. Mam oczywiście szmatę ze sobą, w razie w ogóle coś mi poproszę, też zaczyna boleć. Jak fajnie, ale to ze stresów, ja mam takie stresowe. No czuję się rozbita po prostu na tysiące kawałków dzisiaj. No nie wiem, o co chodzi. Ogólnie styczeń i luty to są dwa chyba najgorsze, najbardziej depresyjne miesiące w roku. Trzeba je jakoś przeżyć i tak dalej. No dobrze by było, mam nadzieję, idę do mojej pani doktor z myślą, że nic takiego się nie dzieje. I że tyle. Po prostu jestem niedoleczona, dostanę antybiotyk i wszystko w temacie. Tak się nastawiam na to, na nic więcej. Bo zaraz wyjdzie, że jestem jakimś hipochondrykiem. Nie, 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 ja aż taka nie jestem. Aż tak po lekarzach nie ganiam. Także, chociaż po ostatnich moich filmach można stwierdzić, że ganiam. No nic, idę, usiądę w kolejkę, poczekam. I dam wam znać, co tam pani doktor ciekawego powiedziała. Jestem z powrotem. No, drodzy Państwo, randadantadam, zapalenie oskrzeli, z niedoleczenia, recepty, tabun leków. Pani Mileno, zwolnienie? Nie, pani doktor. No bo kuźwa, firma zdechnie, jak mnie nie będzie. Padnie. No bo taka jest prawda. W przyszłym tygodniu nie będzie kuźwa komu robić, jak ja pójdę na zwolnienie. Może uda mi się chociaż weekend. Tak i powiedziałam, pani doktor, ja mam weekend wolny. Ja się ogarnę. Kurwa, weekend wolny. Pewnie kto będzie zapierdalał w ten weekend. No ale, no wiecie co, aż się... Nieważne, no taka praca. No każdy kurwa ma coś ze zdrowiem. Na szczęście mam tylko zapalenie oskrzeli. Tabun leków mam, teraz to one mnie tylko będą trzymać przy życiu i będzie dobrze. W ogóle pani doktor mi ciśnienie zmierzyła. Idealne, nie? Idealne. Ale kazała mi pomierzyć ciśnienie, więc przynajmniej raz dziennie będę mierzyć i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Najważniejsze, że mam receptę, mam leki, więc teraz już będzie tylko lepiej. Wracamy do żywych. Najwyższa pora, no bo wyszło. Niedoleczenie, proszę Państwa. No wyszło. Dobra. Spokój. Jadę do apteki. Zobaczymy, ile wydam kasy na leki. A wy ze mną. Jestem. Cała reklamówka leków dla mnie. Bardzo sympatyczna pani w aptece była. Pani magister. Co? Samemu się leczyło? Nie. Byłam u pana doktora, no ale stwierdził, że to wirus i dał mi jakieś tam ziewy i tyle. No i teraz jestem z powrotem. I całą batalię leków mam. On mi tak patrzy. Tak cię kasuje, kasuje. No, kochana, dobre spodnie by były, albo dobra bluzka. 250 zł! To przecież ja za tą cenę to bym miała podkład z Yves Saint Laurent. No, ale nic, za zdrowie. W ogóle pytała się, czy mi jakąś tam kartę założyć, jakąś tam zniżkę 5% będę miała. Mówię, nie chcę, ja tu więcej nie wrócę, nie planuję. Tym razem się doleczę i naropam z głowy, mam nadzieję. Nie chcę żadnych zniżek, nic nie chcę. Chcę być zdrowa i tyle. Dobra, mamy godzinę, nie wiem którą, 10:00. No, jadę do pracy popracować trochę. Wezmę te leki.
I to tyle. Ja chyba się z wami żegnam z tego miejsca. Dajcie spokój. Szkoda gadać. Czy ja się do was odezwę jutro? Nie wiem. Nie obiecuję. Zobaczymy. Tak czy siak, teraz już będzie tylko lepiej. W końcu mam leki, więc będzie git. No. Pa, pa. Trzymajcie się, dbajcie o siebie i nie dajcie się. Dobra. Pa, pa. Nie przedłużam. Chciałam powiedzieć do jutra, ale nie wiem, czy do jutra. Pa.